Pamiętam jak będąc młodym typem stałem w cypherze przed jedną z pierwszych bitew. Nawijałem, że niedługo z pierwszym miejscem wyjdę. Zgarnę laury, inni będą czuli respekt przy mnie, tak. Zostałem wyśmiany i niepoważnie traktowany przez wszystkich. A w końcu szlifując dzień po dniu, to ja ich wyśmiałem, stając regularnie na podium. Ej! Myślałem, że będzie tak zawsze. Nie dopuszczałem do siebie myśli o porażce. Mówili, że będę nadzieją na wolno. A jak to przełożę, to może też w rapcze. Stawiały na mnie sondaże. Nie wierzyli, że się przegrać odważę. I nie spodziewałem się wtedy, że tak bardzo może zaboleć mnie seria porażek. Edzio nie jest w formie, Edzio gdzie jest progres? Czemu na majku odstawiasz lipę? Ludzie widzą cię tylko na scenie i dla nich masz być najlepszy na niej zawsze, nawet jak się w życiu sypie. Ja? Wtedy olewałem szkołę jadąc w kraj na drugi koniec, wracałem z pustymi rękami i wciąż mam przed oczami tamten wyraz twarzy mamy. Jak powtarzała mi wtedy, bym zajął się ocenami. Co? Mama, pożycz mi na bilet, znowu jadę dawać wolne style gdzieś na kraju, koniec drugi. Zawsze pożyczała, ale przy tym nie prosiła, żebym po powrocie przysiadł choć na chwilę do nauki. Pewnie, że przysiądę, oddam wszystkie pieniądze, kiedy tylko wygram, napiszę ci SA o wynikach. Kolejny tydzień, kolejna bitwa, telefon mamy wciąż milczał. A gdybyś tak mógł cofnąć czas i ułożyć życie od nowa, chciałbyś jeszcze raz tą samą drogą powędrować? Czy zmieniłbyś swoje cele, mogąc zmienić się na dobre? Ja zmieniłbym w sobie wiele. A gdybyś tak mógł cofnąć czas i ułożyć życie od nowa, chciałbyś jeszcze raz tą samą drogą powędrować? Czy zmieniłbyś swoje cele, mogąc zmienić się na dobre? Ja zmieniłbym w sobie wiele. Zawiodłem, powiedz! Czemu tak jest? Czemu? Że dobre decyzje tu tak ciężko wyczuć. I jak jesteś młody i głupi i niedoświadczony, decydujesz co robić w życiu? Ja bym był nikim bez rapu. To są właśnie mych wyborów wyniki. Byłbym nikim bez rapu. Więc czuję się jak gówno będąc w rapie nikim. Spaliłem tyle mostów, waliłem tyle postów. Licząc tylko na jedno przewaliłem tyle sosu. Straciłem tyle głosu, zraniłem tyle osób. I przechodząc przez to wszystko wypaliłem się na końcu. Ponoć miałem potencjał i mówili, żebym nie przespał go oddać. Dziś czuję się prawie jak koneser sztuki, bo codziennie mam przed oczami ten obraz. Co? Byłem kotem niby, propsowali wolne mi i każdą zwrotę przy tym. I miałem tu chwilę hajpu, by być potem nikim. Inni w moim wieku dawno mieli złote płyty, a ja znowu stoję z niczym. Ile bym dał, żeby móc odwrócić sytuację? Zamienić wygrane bitwy na szczęśliwy dom z rodziną. Zamienić zdjęcia z fanami na jedną szczerą relację. Zamienić puchar z bitew na dyplom na polibudzie. Co? Tyle razy mnie już zdradził rap, że czuję się prawie jak bezeć. Szczerze, bo chyba nagrywam swój ostatni track. Dzisiaj jestem inny, inny. Ponoć się zmieniłem przez rap, grę. Hejty i propsy tyle pisali, że sam już nie wiem jaki jestem naprawdę. A gdybyś tak mógł cofnąć czas i ułożyć życie od nowa, chciałbyś jeszcze raz tą samą drogą powędrować? Czy zmieniłbyś swoje cele, mogąc zmienić się na dobre? Ja zmieniłbym w sobie wiele. A gdybyś tak mógł cofnąć czas i ułożyć życie od nowa, chciałbyś jeszcze raz tą samą drogą powędrować? Czy zmieniłbyś swoje cele, mogąc zmienić się na dobre? Ja zmieniłbym w sobie wiele. Zawiodłem, snuję się gdzieś ulicami, sam ze sobą czując podle. Nie chcę mieć kontaktu z ludźmi, wiedząc ilu ich zawiodłem. Zniszczyłem tyle relacji i wciąż niszczę kolejne stale. Jakbym rzucił antyzaklęcie, bo wszystkich już rozczarowałem. Snuję się gdzieś ulicami, sam ze sobą czując podle. Nie chcę mieć kontaktu z ludźmi, wiedząc ilu ich zawiodłem. Zniszczyłem tyle relacji i wciąż niszczę kolejne stale. Jakbym rzucił antyzaklęcie, bo wszystkich już rozczarowałem. Straciłem tylu znajomych, nic nie zostało po nich. Przestałem za tym gonić, chcąc być odosobniony. Przez moje złe wybory odeszły ode mnie ziomy. Dziś jestem odrzucony, jak połączenia do nich. Wszystko nie tak, wciąż mi czegoś brak. Brak. Nie mogę odnaleźć sensu, to paradoks brat. Bo jestem sam, sam. A czuję, że mam jakiś zespół. Ponoć się zmieniam przez rap. Rap. Tym bardziej świruję, im dłużej to robię. Gdy nie jestem na scenie, moje mentalne więzienie. Znowu zamykam się w sobie, nie będę polegał na tobie. Nie ufam ludziom już, uczę się sam dla siebie wystarczać. Od kiedy dwóch najbliższych mi przyjaciół odwróciło się ode mnie, gdy najbardziej potrzebowałem ich wsparcia. Cofnąć czas i ułożyć życie od nowa, chciałbyś jeszcze raz tą samą drogą powędrować? Czy zmieniłbyś swoje cele, mogąc zmienić się na dobre? Ja zmieniłbym w sobie wiele.